Witam wszystkich. Dzisiaj taki niezapowiedziany film, ale to na życzenie jednego ze słuchaczy mojego kanału, który poprosił, czy nie można było zrobić nagrania na temat mojej konsultacji. Może jakieś ciekawe. No i tak sobie pomyślałem, że dlaczego nie? Przecież można to zrobić. Może dzisiaj opowiem o przykładach, kiedy moja wiedza na ten temat, jak działa ten świat, teoretycznie można powiedzieć, że legła ruinie. Dzisiejsza konsultacja na przykład. Dzisiaj miałem konsultację z taką wspaniałą dziewczyną. No przepraszam, w większości pojęciu to będzie nie dziewczyna, tylko kobieta dorosła, bo tam koło 50. No ale dla mnie to one wszystkie są dziewczyny. Piękne i młode. Więc dzisiaj miałem konsultację, to już była druga konsultacja, pierwsza była, tam był inny temat, który został już częściowo rozwiązany, tylko dopowiedziałem parę rzeczy, które ma ona robić, po prostu kontynuować, gdyż został ogólnie ogarnięty temat, tylko tak nie do końca wyczyszczony, bym to powiedział. A dzisiejszy temat to był temat związków. Główny problem to jest taki, że kobieta ma problem z facetami, z którymi zawsze jest, jakby można powiedzieć, na odległość. Czyli to są związki z mężczyznami, którzy albo mieszkają w innych miastach, w innych krajach, i to jest taki związek od czasu do czasu. Spotykają się, mieszkają krótko razem i zaraz z powrotem każdy jest oddzielnie. Nie może dojść do takiej finalizacji, żeby zamieszkać razem przez dłuższy czas. I ten problem narasta u niej, że w końcu już ma jego dosyć i chciałaby to rozwiązać. Dlatego się zwróciła do mnie. No i wam powiem, jak zacząłem zadawać jej pytania takie naprowadzające, czyli tego typu, że proszę powiedz mi, chociaż ja odpowiedź już znam. Tylko że ona odpowiada mi na pytania, a odpowiedź była nie taka, jak ja oczekiwałem. Czyli jednym słowem, guzik, znasz ty odpowiedź. I jedno pytanie, drugie pytanie, o, patrzę kompletnie, tu nic nie pasuje. No i wtedy się okazało, co to znaczy, jak dwie dusze łączą się ze sobą, moja z jej duszą, i jakby to można powiedzieć, podpuścić, że powiedzieć mi jedną rzecz, ważną rzecz. No i się okazało, że ta dziewczyna będąc młodą osobą, kiedy zakochała się pierwszy raz już tak poważnie, już w takim dosyć dorosłym wieku, miała taką miłość i pięknie się wszystko rozwijało, ale facet w końcu do niej mówi: słuchaj, jeżeli chcesz mieć dziecko, to nie ze mną, ja nie chcę mieć dzieci, musisz sobie znaleźć kogoś innego. I ona to poczuła, tak jakby jej wszystko zaszło. Czyli miłość jej zaszła. Dla mnie to było od razu natychmiast, że opowiedziałem, jak to u niej się odbyło, jak jej to wszystko zaszło. I to była właśnie odpowiedź na jej przyczynę. Później opowiedziałem jej o tych wszystkich swoich facetach, z wszystkich swoich związkach. To już były tylko reperkusje tej pierwszej decyzji. W tym momencie, kiedy ona usłyszała od niego, że on nie chce mieć dzieci,
jej dusza tak lekko pozbyła się miłości, czyli wybrała chęć posiadania dziecka ponad miłość. To jest wybór. Zapamiętajcie sobie, że to jest zawsze wybór. Cokolwiek wybieramy ponad miłość, musi nam zostać to odebrane. Tylko że w tym wypadku nie było odebrane dziecko, ale za to było odebrane szczęście takie małżeńskie, szczęście w pojęciu ludzkim pomiędzy dwojgiem ludzi, czyli niespełniona miłość, czyli jej miłości jeszcze nie mogły spełnić. Oczywiście dostała. W następnych związkach dostała dziecko, ma syna, ale koniec. Znaczy jeszcze jest, jeszcze co zostało jej zabrane przez tę decyzję? Po urodzeniu syna straciła chęć na seks. I te wszystkie związki są bardziej bliżej platoniczne. Taka jest zapłata. W tym wypadku była taka nietypowa zapłata, gdyż często tak się zdarza, że to, co postawimy ponad miłość, to zostaje nam odebrane, a tutaj została jej odebrana tylko to szczęście, ta miłość ludzka. Realizacja miłości ludzkiej, w tego szczęścia ludzkiego, syn jej nie został odebrany. A według wiedzy, którą ja posiadam, według tego, co do tej pory widziałem, to tak powinno się stać, a u niej tak się nie stało. Dlatego na samym początku nie mogłem znaleźć przyczyny, nie rozumiałem. Dlatego moje pytania były, odpowiedzi, przepraszam, na moje pytania były nie takie, jakie ja oczekiwałem. To jest jedna opowieść. Ja już nie będę dalej rozwijał tej opowieści, jakie tam zalecenia ja dałem, bo to już nie o to chodzi. Tylko to było takie nietypowe, to jest bardzo, bardzo nietypowe. To jest tutaj, to była lekcja dla mnie. Ja się tutaj dużo nauczyłem dzisiaj właśnie z tej lekcji. Następną taką nietypową dla mnie sprawą, wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś się umawia z wami na konsultację. Wszystko jest ok. Z tym, że temat jest bardzo bolesny, bo od razu ci ktoś zapowiada, że ma myśli samobójcze i walczy z tymi od kilkunastu lat, z myślami samobójczymi. No i mam konsultację, rozmawiam z osobą, z kobietą, która... Rozmowa polega w sumie na tym, że ona trzyma mikrofon tak w ustach, wzrok albo oczy zamknięte, albo wzrok skierowany w dół. Łzy przez cały czas, to jest tak jakby płacz. I przez godzinę czasu non-stop mówi, i to z takim cierpieniem opowiada o sobie, z takim cierpieniem, że po pół godziny już jesteś zablokowany. Ja się czułem już zablokowany. Gdzieś tak po pół godziny już poczułem taką blokadę, tak jakbym był przytłoczony tym nadmiarem cierpienia, nadmiarem bólu. Kobieta, która opowiada o swoim życiu, że myśli samobójcze, gdyż postąpiła niemoralnie w swoim życiu. Postąpiła, czyli zostawiła męża z dziećmi i poszła za mężczyzną, w którym się zakochała. Ale skutki tego, że ona poszła za tym facetem, nie mogły jej dalej żyć. Po prostu miała przez to, jej moralność nie dawała jej spokoju i ją po prostu zabijała od środka. I ona miała trzy próby samobójcze. Mówię, że do czwartej próby samobójcze się przygotowała już i powiedziała mi tak, mówię, jeżeli rozmowa z tobą nie przyniesie skutku, no to ja już sobie wynajęłam pokój, znaczy mieszkanie w wieżowcu na 17 piętrze i teraz już mnie nikt nie odratuje. Wiecie, jak się słyszy takie słowa, to jest obciążenie, bo to jest olbrzymie obciążenie.
No i ja je słucham przez cały czas, a do tego jeszcze opowiadając mi o tych wszystkich swoich przeżyciach, bo to jest historia długa, długa, niesamowita historia, opowiadając mi o tym wszystkim, ona mnie po prostu tak jakby przytłoczyła tym wszystkim. Ja w końcu już poczułem, że już nic nie, ja nie potrafię myśleć. Ja byłem tak przytłoczony tym. I przyszła do mnie taka myśl, mówię, nie, trzeba to przerwać, trzeba z tym skończyć, bo tak nie może być. Ona mnie po prostu przytłoczyła, ja nie potrafię zadać żadnego pytania sensownego. Więc to zrobiłem takie, znaczy myśl mnie przyszła jedna, tylko co mogę zrobić w takim wypadku, gdy nie mogę używać swojej wiedzy, to zapytać się o swojej duszy, czyli zablokowałem się na chwilę, wszedłem w siebie i zapytałem się duszy z jednym pytaniem, powiedz mi, jaka jest przyczyna? I przyszło mi tylko jedno słowo, moralność. Jak mi przyszło to słowo, moralność, ja natychmiast zrozumiałem, jaka jest przyczyna. Już potem to już poleciało szybko, to jest tak jakby strumień nagle poleciał i wszystko już wiesz. Przerwałem jej ten słowotok, wytłumaczyłem jej, jaka jest przyczyna jej problemów, gdyż, znaczy u niej też były to, że tylko myśli samobójcze. Ona była na psychotropach, kilkanaście lat na psychotropach tylko i wyłącznie. I po to, żeby zasnąć, to musiała to popijać jeszcze alkoholem, bo inaczej by nie zasnęła. Przypadek ciężki, straszny taki. Zacząłem jej tłumaczyć, jaka jest przyczyna, że na samym początku ona zdała egzamin. Po to, jak poszła za miłością, zostawiając męża i zostawiając dzieci. Wyobrażacie sobie, co to jest dla kobiety zostawić dzieci? Męża można zostawić, ale dzieci? Poszła za miłością. Egzamin zdała. Dostała tak trudną lekcję do zaliczania, tak trudny egzamin w tym życiu, gdyż w poprzednich życiach ona się przyzwyczaiła do stawiania moralności ponad miłość. Czyli moralność była zawsze ważniejsza. Moralność zwyciężała. I tutaj dostała taką lekcję. Dostała tak silną miłość, że poszła na ślepo za facetem. Oczywiście była przez niego źle traktowana, bo tak musiało być. I biła się, bardzo szybko biła się z własną moralnością. Moralność jej nie dawała spokoju. Przepraszam, muszę krzyknąć na Nutkę. Nutka! Spokój! Przepraszam bardzo. Musiała się zetknąć z własną moralnością i ta moralność ją zabijała. Czyli nie dawała jej żyć. I miała od tamtej pory te myśli samobójcze. Później, żeby walczyć z tymi myślami samobójczymi, poszła do lekarzy, to lekarze jej dawali psychotropy. Czym dłużej to trwało, tym więcej psychotropu, aż w końcu, bo spać nie mogło, no to zauważyła, że jak alkoholu się trochę napije, to przynajmniej zaśnie. Na krótko, ale zaśnie. To psychotropy i alkohol. To tak wygląda podejście medycyny do tematu. Jak zaczęli mi tłumaczyć, o co chodzi, jaki dostała egzamin, i że na samym początku go zdała, chociaż wbrew logice takiej tej ludzkiej, że wszyscy się w sumie kierują moralnością, poszła za tym facetem, tylko później nie umiała się poradzić sobie z tą moralnością. I ta moralność zwyciężyła. Jak ja jej wytłumaczyłem, o co chodzi, powiem wam tak, że tak jak na początku przez płaczem, że żegnałem się z nią, bo później jeszcze tam trwała ta konsultacja, wiem, z 15 minut, co jej wytłumaczyłem dokładniej, ona z uśmiechem na ustach, z takiej kobiety przybitej, zdołowanej, gotowej na skończenie ze sobą, ona uśmiechnięta, Nutka, uspokój się, ona uśmiechnięta, widać, że jej się chce żyć. Taki był finał tej konsultacji. Po kilku dniach
dostaję od niej znowu wiadomość, czy może się ze mną spotkać, gdyż myśli samobójcze to już jej minęły, to wszystko minęło, jak żona nie ma czegoś takiego. Ale te psychotropy i alkohol. Wiecie, ja jej tam zadałem jeszcze różne tematy do przerobienia, to co miała przerobić, czyli taka praca nad sobą. Później nawet jeszcze wysłałem jej wody, żeby oczyścić ten organizm z tych psychotropów, z tej chemii, z tego świństwa. Ale w tym momencie, jak ona do mnie napisała taką wiadomość, że następna konsultacja, to mnie aż trochę wkurzyła. Mówię, do cholery, mówię, jeżeli zadziałało na samym początku, że część problemu jest, znikła tylko przez zmianę świadomości, to nie znaczy, że następna konsultacja i następna część problemu zniknie tylko dlatego, że przez zmianę świadomości. Już nie. To, co miało zniknąć przez zmianę świadomości, to znikło. Potrzebna jednak jest swoja praca nad sobą, praca nad własnym charakterem, praca nad swoim światopoglądem, gdyż tutaj trzeba było przeprowadzać dokładnie swój światopogląd, wiarę w Boga zbudować na nowo, na zdrowych zasadach, to trzeba wszystko zrobić. To przez jedną konsultację to nie zniknie. Takie, opowiedziałem wam dwie konsultacje, takie nietypowe. Wszystko w sumie o związkach, bo to cały czas jest miłość, związki. One wszystkie tematy się cały czas krążą wokół związków. Dziękuję bardzo i do następnego razu.